stary. Na początku widzieliście przedstawienie. Sonic Boom, Ogień i Lód. Fire and Ice na 3DS-a pojawił się właśnie wczoraj. W Ameryce Północnej. U nas dopiero pojawi się w piątek, 30 września. I co warto zaznaczyć, to jest drugi tytuł na 3DS-a z Soniciem z serii Sonic Boom. Ale to jest ogólnie trzeci tytuł, w zasadzie czwarty. Ale trzeci tytuł na konsolę Nintendo, gdzie jest z serii Sonic Boom. Natomiast czwarty to jest Sonic Dash 2 Sonic Boom na telefon. I z tych wszystkich gier to ten telefonowy jest najlepszy, od razu mówię. Od czego może tu zacząć? W ogóle zacznijmy od samego pomysłu wydania tej gry. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaki jest cel wydania tej gry. Może po prostu zamknięcie pewnej historii, która toczy się tam w tym Shattered Crystal. Nie mam pojęcia. Nie znam się dobrze na fabule tamtej kascenki, tak za dużo nie powiedzmy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale Fire and Ice, tam jest zupełnie inne nastawienie na gameplay. Przede wszystkim mamy moc władania nad lodem, ale i także nad ogniem. Tylko pierwszy ząb, jaki się tam pojawia, to skąd Sonic i Amy, bo tam najpierw oni są na początku, mają tę moc? Skąd oni to wzięli? Bo nie ma nigdzie wyjaśnione, żeby oni gdzieś tam jakoś, nie wiem, energią w ich tam, nie wiem, weszłaby ta energia i oni by od razu mieli. Nie, po prostu jakaś tam dzieje się cyrkulacja powietrza, no i tam jakiś gejzer występuje, taki kolorowy, dziwny, mega. No i Sonic i tam Amy oczywiście tym lodem, bo jest zimna, a Sonic gorącym swoim płomieniem tam już to wszystko zamyka. I tak te wszystkie dziury, które tam trzeba pozamykać, roztopić ten lód i zamienić na nowy, bo tam tak właśnie jest niestety, to jest praktycznie moim zdaniem cały sens gry, z tego co widziałem, przynajmniej z tego co czytałem na recenzji. Powiem wam, że silnik gry nie zmienił się w stosunku do Shattered Crystal. Może podciągnęli trochę grafikę. Może troszeczkę dodali tam więcej eksploracji. Z tego co wiem, gra jest mega krótka i jest trochę nudna i schematyczna. Po cutscenkach, które zamieszczę w linku w opisie, tam możecie sobie zobaczyć, jak one wyglądają. Większość cutscenek, które tam są na silniku z gry. Są liczone w czasie rzeczywistym przez konsolę i muszę pochwalić Sanzaru Games za ogólne postaranie się, żeby tych cutscenek w czasie rzeczywistym było więcej, nie tych filmikowych. Bo w Shattered Crystal najwięcej było właśnie tych filmikowych i tych tekstowych, które no nie są zadowalające. A tutaj w Ogień i Lód, no, ja jestem zaskoczony, że postarali się chociaż zrobić dosyć dobrą grafikę. Tam jest naprawdę detaliczne przedstawienie świata gry, oczywiście na możliwości 3DS-a, ale generalnie motion capture udał się tam. Motion capture się tam udał. Dobrze to wszystko jest zrealizowane, naprawdę muszę to pochwalić. Generalnie graficznie jest dobrze. Natomiast z innymi rzeczami już jest niestety nie za bardzo. Nie tak jest. Nie tako. Fabuła jest głupia, bo z jakiegoś tam dziwnego powodu Eggman po prostu tam znowu chce zapanować nad światem. Ale tym razem zbudował dziwnego robota o nazwie Defect, który jakimś swoim dziwnym sposobem jest zajebisty, bo on przyciąga wszystkie elementy w jakąś taką jedną całą kulę. I sieje chaos. Co w tym świetnego? Już chyba w wielu grach z Sonikiem to widzieliśmy i szału nie robiło. A tutaj jakaś różnica. Tyle, że robot jest taki jakiś mały, dziwny i jego łeb przypomina taki stożkowaty termos. On ma normalnie stożkowy termos. Możecie sobie zobaczyć tam na tym filmie, co podam w linku. Jest naprawdę mega dziwny. Powiem wam, nie opłaca się kupować tej gry teraz, bo jest po pierwsze za droga. Po drugie, w ogóle jakość ogólnej prezentacji gry wydaje się być troszkę niska.
Ale z tego co patrzyłem, oceny nie są wcale aż tak złe. Patrzyłem, tam była średnia 6,7 na 10. Na PSX Extreme ziomek ocenił 5,5 na 10. Czyli gorzej niż pozostałe redakcje zagraniczne. Co tu dużo mówić. Na pewno lepszy boom niż Lies of Lyric i Shattered Crystal. Czy możemy mówić o dobrej grze z Soniciem Boom? I tak, i nie. Z jednej strony mamy dosyć taki bardziej dopracowany tytuł ze strony bardziej graficznej i zadbanie o to, żeby było więcej cutscenek tych przez konsolę przetwarzanych, nie filmikowych. Z drugiej strony to dokładnie w sumie to samo, bo te nowe ruchy, lód i ogień, one za dużo nie dają. One tak naprawdę to są tylko dodatki, a reszta, która istniała w Shattered Crystal, dokładnie jest ta sama w Fire and Ice. Inne poziomy, ale silnik gry no, jest taki w miarę niezbędny. A że to silnik gry jest nawet całkiem, powiedzmy, dobry. Dla mnie to nie jest idealny silnik gry, no ale to już jest taka specyfika tej serii, tak? Specyfika tej jeszcze małej serii i mam nadzieję, że to będzie ostatni tytuł Sonic Boom w ogóle. Mam nadzieję, chociaż wątpię, bo fanbaza na pewno będzie chciała kolejną grę jakąś. No zobaczymy. Ja nie jestem nastawiony pozytywnie do tej serii, mówiłem już wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że to już zamyka się ocenianie gier z Sonikiem na słabo. Czekamy na Sonic Manię. Mania na pewno da świeży powiew całej serii tak naprawdę. No i na ten projekt. Może ewentualnie w międzyczasie coś nowego się pojawi od Segi. Na pewno się coś pojawi. Chciałbym na przykład zobaczyć na przykład Sonic, który by miał... No właśnie mi to nie, ta myśl niedawno mi chodziła po głowie. No nie wiem. Na przykład Sonic Billiard. Bardzo by mnie to interesowało. A nawet ostatnimi czasy zastanawiałem się, czy nie zrobić odtworzenia, znaczy może nie odtworzenia, ale taką nową serię odcinków 13 posterunek z Soniciem. To by wyglądało dziwnie, ale uwierzcie mi, postacie, które tam są, bardzo przypominają te sceny. Jak chcecie, możecie kupić grę. Możecie się zawieść, możecie się zadowolić. Zależy, kto będzie grał. Ja na pewno kupię tą grę, tylko trochę jak będzie tańsza. Na pewno nie dam 160 zł, bo to jest, nie jest wart swojej ceny. Dam połowę tego. 8 dych mogę dać. 100 we mniej. 100 we mniej, nawet może 100 we mniej, bo naprawdę. Dla mnie to jest jednak takie dziwne pożegnanie Sonika na 3DS-a. Czy jakiś kolejny Sonic na 3DS-a się pojawi? Tego już niestety nie wiadomo. Wydaje mi się, ale tak z czystego sumienia, że to będzie ostatni Sonic na 3DS-a. Chociaż nie wątpię, może być jeszcze kolejny. Jaki? Nie wiem. Wszyscy się uparli na banie, żeby była na 3DS-a. Tam petycja jest i nie wiem, czy ona w ogóle będzie ruszona. Będzie uwzględniona pod uwagę. Nie wiem. Mogłyby być zimowe igrzyska, tylko teraz nie pamiętam w jakim miejscu, bo mają być za 2 lata właśnie zimowe igrzyska. Pewnie nowa gra zimowa będzie ogłoszona w przyszłym roku. Na pewno będzie ogłoszona w przyszłym roku, bo ona powinna być wydana jeszcze w następnym roku. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest przed wydarzeniami sportowymi prawdziwymi. Nie wiem. Ale mam nadzieję, że Sonic już na pewno wróci na tą dobrą kondycję jak za czasów Colorsów czy Generations, bo to naprawdę serii się udało, chociaż na chwilę wybić się, ale warto. No cóż, co mogę powiedzieć? Na pewno będę się jakoś bawił przy tej grze, przy tym Fire and Ice, ale nie będzie na pewno zachwytu. No i myślę, że to na razie będzie wszystko. Tu mi kurz latał. Dziwny, zbuntowany. No i dobrze. Myślę, że to będzie na tyle. Co następnego się nakręci? Planowałem nakręcić wszystkie konsole, jakie mam w domu. Ale to będzie dosyć trudne zadanie, bo ich już się trochę nazbierało.
modeli poszczególnych, wszystkich tam egzemplarzach, trzeba będzie chyba do pokoju dużego się zebrać. Tam wtedy jakoś zadziałać. No ale okej. W takim razie, co sądzicie o moim zdaniu? Bo u mnie to nie urywa dupy. Nie urywa dupy. Jest ciekawie, jest dobrze, ale... jest co najmniej tak sobie. Nie przeszkadzam ci w niczym. Możesz mi przeszkadzać. Ale ja nie chcę. Możesz. Mów. Możesz. Mm-mm. Możesz. No mów, ja ci nie przeszkadzam. Jak się z Basią zdecydujemy kiedyś kupić, to zobaczymy. Wyrobimy własną decyzję, ale nie będzie zmienna niż dzisiaj. Po prostu. No. Coś jeszcze? Na temat Sonic Boom, Fire and Ice? Sonic wygląda tam dziwnie. Krótko powiem. Tails? Chyba wygląda trochę najgorzej. Bo ma zbyt... dziwną twarz ma. Jakiś dziwny wyraz twarzy ma i te oczy czasami ma takie jakieś... nie wiem... dziwne ma powieki, o. Tam jak wyraża emocje, to naprawdę bardzo ma dziwne te ślipia. Amy wygląda nawet okej, okay, ale i tak troszeczkę szkaradnie. Generalnie chyba tam Eggman najlepiej wygląda. Naprawdę. Tam tylko jedynie tekstura jego fartuchu jest w innym kolorze niż w serialu. Ale tak wykonali. Może chcieli coś innego zawrzeć. Knuckles oczywiście najgorzej wygląda. Bo on w ogóle wygląda jak pies, który ma napompowane policzki. Uwierzcie mi, on ma tam naprawdę bardzo wyraźne, wybrzuszone policzki. No a z tych to nie mam więcej nic do powiedzenia. Tak samo jak wszyscy, czyli źle. Nie podobają mi się po prostu modele. Sama tak zwana jakość technologiczna postaci jest wykonana całkiem okej, okay, ale ich stylistyka, te modele po prostu, jak oni wyglądają, te jakieś napuchnięte te policzki, Sonic ma troszeczkę tutaj mniej wyraźny ten, tutaj nad nosem, ta część ciała, nie wiem jak to się nazywa, brwi ma strasznie krótkie ma, dziwnie to, no ale, cóż, to moje zdanie, nie musicie się zgadzać, no dobra, to będzie na tyle, nie będę was męczył, pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia w następnych filmikach. Mam w planach już zrobić Szkołę 2004, pierwszą część, bo trochę tego będzie do omówienia. Zbiorę wszystkie myśli, wypiszę na kartce to, co pamiętam z chociaż pierwszej połowy 2004, jeszcze na starym osiedlu. I możemy coś z tego zrobić, tylko to jeszcze wymaga czasu. No i konsolega będzie niedługo. Mam już gameplaye gotowe, prawie wszystkie, jeszcze tylko z tych najnowszych gier zostało kilka tam gier odtworzyć i mamy, voilà, odcinek gotowy. Dobrze, na następne plany czekajcie w filmach, wszystko będę mówić. No to pozdrawiam was, do zobaczenia i heja!